Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę o polityce senioralnej. No, bardzo ciężkie czasy i myślę, że bardzo ciężkie również dla seniorów, nie tylko ze względu na zdrowie, ale także na to, że seniorzy zostali po prostu zamknięci w domach. Jedyne te formy aktywności już jakby są dla nich no, niedozwolone ze względu na sytuację, która panuje teraz na całym świecie. Co Sejmik Województwa Małopolskiego ma dla seniorów? Możemy coś dobrego już powiedzieć i zapewnić, że przynajmniej chociaż trochę może wszystko wróci do normy, jeżeli chodzi o tę politykę prosenioralną. To jest bardzo ważne pytanie i bardzo za nie dziękuję. Rzeczywiście ten rok, myślę, że jest rokiem najważniejszym, jak chodzi o kształtowanie polityki senioralnej w samorządzie województwa, bo zbiega się to z przygotowaniem nowego programu polityki senioralnej, ale również nowym regionalnym programem operacyjnym, w którym ta polityka senioralna będzie miała swoje bardzo mocne odzwierciedlenie. Wszyscy widzimy, bo też samorząd województwa przecież przez wiele ostatnich lat wspierał bardzo mocno organizacje działające na rzecz seniorów w różnej formule, czy to małych grantów, czy też różnych projektów, które były ogłaszane. Zamierzamy już w niedługim czasie ogłosić kolejny dwuletni konkurs, na który myślę tak bardzo wiele organizacji czeka i to na pewno będzie dobra informacja, ale też uruchamiamy bardzo mocno pracę nad nowym programem Srebrnej Gospodarki, która będzie miała, tak jak już powiedziałam, swoje przełożenie w twardych zapisach konkursów, które będą w wyniku nowego regionalnego programu operacyjnego podejmowane przez samorząd województwa przez te najbliższe kilka lat do roku 2027, więc to jest naprawdę spora perspektywa i bardzo nam na tym zależy, żeby wszystkie te działania, które zostaną zaprojektowane, w rzeczywistości odpowiadały na potrzeby. Żeby tak się stało, to już teraz w kolejnym, za półtorej tygodnia na kolejnym posiedzeniu komisji będziemy rozmawiać na temat diagnozy seniorów w Małopolsce na podstawie wykonanych już badań i obserwacji przez nasze właściwe departamenty i to stanie się tak naprawdę podstawą do przygotowania nowego wojewódzkiego programu polityki senioralnej i w ogóle kształtowania tego kierunku, jakim jest srebrna gospodarka. Czy to już można powiedzieć, że coś się jednak zmieni, że będziecie Państwo główny nacisk kładzić na, nie wiem, może niektóre przejawy życia czy działalności seniorów, czy tu czeka nas jakaś taka bardzo duża zmiana, czy podobnie jak miało to właśnie w latach poprzednich? To będzie trochę podobnie, ale jednak te zmiany będą. One będą podyktowane przede wszystkim tym, że seniorów przybywa. Tak jak przybywa ich w całym kraju, przybywa ich również w Małopolsce. Zależeć nam będzie na pewno na tym, żeby tych seniorów aktywizować, ponieważ aktywny senior to w dużej części senior z mniejszymi problemami zdrowotnymi, chociaż też będziemy się starali poprzez ochronę zdrowia i poprzez wdrażanie różnych komponentów zdrowotnych również dbać o zdrowie seniorów i podejmować takie działania, które będą miały na celu wzmacnianie tego zdrowia. To się będzie przejawiać w różnych programach i promocji zdrowia, ale myślę, że też różnych działań z obszaru rehabilitacji. To zresztą bardzo mocno było podkreślane podczas naszego ostatniego posiedzenia Małopolskiej Rady Polityki Senioralnej i tutaj członkowie tej rady, jakim są eksperci wojewódzcy, konsultanci wojewódzcy na przykład do spraw rehabilitacji, bardzo mocno to podkreślali. Więc ten komponent na pewno zdrowotny znajdzie swoje odzwierciedlenie, ale też ten komponent aktywizacyjny, turystyczny, kulturalny. Wiele jest tych, myślę, przestrzeni, w których seniorzy znakomicie się odnajdują i będzie tutaj chodziło o tworzenie takich miejsc i takich form aktywności, które będą mogły odpowiadać na te potrzeby. Na pewno będziemy się starali teraz bardzo uważnie przyjrzeć się tej diagnozie, w jakim kierunku ona idzie, bo ona na pewno będzie się różniła od tego, co ileś lat temu zostało pokazane w różnych badaniach, bo sama sytuacja covidowa bardzo wiele zmieniła. W związku z tym też podejmujemy wiele takich działań, które już mają swoje konkretne przełożenia, na przykład w tych domach pomocy społecznej stacjonarnych, gdzie tworzy się już specjalne
miejsca właśnie dla bezpieczeństwa, śluzy bezpieczeństwa, to wszystko to jest związane właśnie z taką ochroną i chronieniem zdrowia i życia seniorów, ale też ten nowy komponent będzie zawierał wzmocnienie tych działań środowiskowych, tych dziennych form wsparcia, bo przecież bardzo często mamy do czynienia z osobami starszymi, które mieszkają samotnie, z różnych zresztą względów, i też będzie chodziło o to, żeby wzmocnić te działania środowiskowe, które pomogą seniorom we własnym domu, na własnym osiedlu, w miejscowości, w której mieszkają, czuć się zaopiekowani właśnie poprzez te formy środowiskowe. Ja obserwuję, pewnie Państwo również, że jednak zmienia się ta rola albo postrzeganie seniora w ogóle w Polsce, że jednak teraz widzimy seniorów jako osoby niezwykle aktywne, o dużym potencjale, z dużą ilością wolnego czasu, które chcą bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu swoich społeczności lokalnych. Tak, no bardzo często seniorzy też pełnią te bardzo ważne funkcje rodzinne, tak? Ostatnio słyszałam bardzo urocze takie zdanie ze strony jednej starszej pani, która mówiła: ja mam pod opieką zdalniaków, nie mogę dzisiaj za bardzo zaangażować się w coś innego. To znaczy, że przejmują też różne funkcje i opiekują się swoimi wnukami, ale poza tym mają też prawo do własnego życia, do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, i chcemy też w sposób szczególny wyróżniać te osoby. Stąd też będziemy rozbudowywać konkurs na seniora i seniorkę roku, który jest realizowany. Nie udało się tej pierwszej edycji zorganizować, tak? Bo to... No tak, no COVID tutaj niestety przeszkodził, żeby odbyło się to tak, jak zwykle odbywało się przez te ostatnie lata, w bardzo uroczystej atmosferze, w przestrzeniach właśnie teatru czy jakiegoś innego miejsca. Na pewno będziemy chcieli do tego wrócić. Liczymy na to, że ta druga połowa roku już będzie tym momentem, kiedy uda nam się zaprosić i spotykać z seniorami, czy to trochę w półotwartej przestrzeni, czy już w pomieszczeniach zamkniętych, nawet jeżeli będzie to wymagało jakichś jeszcze reżimów sanitarnych, ale że jednak te spotkania wrócą i będziemy też starali się pokazywać te niezwykłe przykłady, po to, żeby je upowszechniać, po to, żeby mówić o dobrych praktykach i po to, żeby dawać przykład innym, że właśnie można realizować swoje pasje, można zarażać tymi pasjami innych i można coś niezwykle fantastycznego robić w swoim środowisku lokalnym, jeżeli znajdzie się grupa osób. Takich przykładów jest całe mnóstwo, myślę, że też tutaj na naszym najbliższym terenie, i warto na pewno wszystkie te formy działań wzmacniać. Wracając do tego konkursu, to jest konkurs na seniora i seniorkę roku. To jest konkurs, w którym kandydatury jakby przysyłają osoby, członkowie społeczności lokalnych, przedstawiciele organizacji. Tak, mogą być zgłaszane przez tak naprawdę wiele podmiotów, ale będziemy się starali teraz tą formułę poszerzyć o różne też kategorie, bo też wiemy, że są seniorzy, którzy działają aktywnie na polu kultury, na polu sportu, na polu wolontariatu, w różnych tak naprawdę przestrzeniach, więc będziemy się starali dostrzec te osoby, wyróżnić je, podziękować im za to, no i też tworzyć taką formułę nagrody, która będzie dawała inspirację do dalszych działań. Powstaje też dużo właśnie takich organizacji pozarządowych, skupiających właśnie, tworzonych przez seniorów. To jest bardzo aktywna, myślę, bardzo aktywna grupa osób, chętnie sięgają po granty, chętnie sięgają po te środki, które proponuje im na przykład Urząd Województwa, Urząd Marszałkowski. Tak, myślę, że z roku na rok możemy obserwować, zresztą Małopolska w ogóle pod tym względem jest takim skarbem aktywności organizacji pozarządowych i to na pewno jest naszą mocną stroną. I też obserwujemy wzrost organizacji senioralnych, które całkiem skutecznie próbują sięgać po te środki. Chcemy też im pomagać i w przygotowaniu się do projektowania i do aplikowania, no po to, żeby te wnioski były dobre, ale chcemy też próbować w kolejnym roku tutaj nawiązać taką ściślejszą współpracę, jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, z samorządami gminnymi, żeby wspólnie zrobić coś właśnie dla organizacji pozarządowych. Mamy na to ciekawe pomysły i rozwiązania, które będziemy się starali teraz przygotować przez najbliższe kilka miesięcy, a na jesieni już je wdrażać, i efektem tego tak naprawdę ma być przyrost środków finansowych w puli, ale też możliwość wykorzystania przez organizacje pozarządowe
w sposób jeszcze bardziej pełny z tych mniejszych miejscowości, bo czasem one też mają taką małą wiarę, że to, co robią, to być może właśnie jest za mało i za słabo, żeby gdzieś tam aplikować, więc chcemy stworzyć takie narzędzia i takie formy wsparcia, które właśnie będą w tym pomagać. No właśnie, a gdzie szukać takich informacji o konkursach, o grantach, gdzie szukać pomocy, bo pewnie myślę, że taką przeszkodą pewnie do pokonania, ale nieraz może ktoś myśli, że nie potrafi napisać projektu i nawet się za to nie bierze. Gdzie szukać pomocy? No na pewno pierwszym takim źródłem informacji jest Urząd Marszałkowski i na stronie urzędu bardzo jasno są opisane te wszystkie ścieżki korzystania właśnie ze źródeł europejskich. Wszystkie konkursy są na bieżąco ogłaszane i w zależności od tego, czy one są prowadzone przez sam urząd, czy przez jednostki, to oczywiście są możliwe i tak było w poprzednich latach, no tylko ten poprzedni rok rzeczywiście tutaj nam to uniemożliwił, ale były organizowane specjalne szkolenia, specjalne warsztaty. Organizowaliśmy je, bo przecież sama byłam inicjatorem tego tutaj lokalnie w Nowym Sączu i myślę, że do tej formuły też wrócimy, że będziemy też organizować lokalnie, nagłaśniać to poprzez media lokalne po to, żeby ta informacja dotarła do wszystkich, którzy są tym zainteresowani. A już naszym zadaniem będzie stworzenie takiej możliwości pomocy przy aplikowaniu, żeby ona była dostępna, ale też agenda zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy, którzy są tutaj na co dzień, też na pewno będą służyć taką informacją, jak i gdzie szukać pomocy i kto konkretnie może pomóc przy przygotowaniu takiego wniosku. W czasie ostatniej naszej rozmowy mówiliśmy też o tych takich działaniach, które mają na celu edukację seniorów. No oczywiście COVID także stanął na przeszkodzie, natomiast do nas bardzo często docierają informacje o kolejnych przypadkach oszustw, w których ofiarami właśnie padają seniorzy. Myślę, że to jest taka bardzo ważna działalność i bardzo ważna rzecz, aby dotrzeć do tych seniorów i pomóc im się po prostu uchronić przed oszustami. To prawda. Myślę, że z jednej strony tutaj to jest szerokie pole działania dla policji i dla organów ścigania, ale z drugiej strony niestety no widzimy w ostatnim czasie, że nawet sytuacje związane z pandemią, z COVID-em są w cyniczny sposób wykorzystywane przez oszustów po to, żeby wyłudzić pieniądze od seniorów. Więc też w tym komponencie, który będzie przez nas ogłaszany w tym roku konkursu dla organizacji w obszarze polityki senioralnej, będzie ten element bezpieczeństwa i edukacji seniorów i wierzę mocno, że też takie projekty będą u nas składane, a później będą realizowane. Będziemy też na pewno chcieli, żeby były realizowane w każdym subregionie, no po to, żeby seniorzy mieli dostęp do takich informacji, jak bronić się przed takimi sytuacjami, kiedy w sposób absolutnie naganny, już nie mówiąc, że niezgodny z prawem, ktoś naciąga osobę starszą i wyłudza od niej pieniądze. Przed nami także kolejny okres programowania, kiedy będzie można sięgać po środki unijne. Na co tak brzydko mówiąc Unia będzie przyznawała środki, jeżeli właśnie chodzi o tą politykę senioralną, jeżeli chodzi o seniorów? To tak jak powiedziałam, na pewno tutaj bardzo mocnym komponentem będą te wszystkie elementy środowiskowe, czyli te wszystkie aktywności, które jakby skupiają się w ciągu dnia, czyli osoba będzie mogła korzystać w ciągu dnia bez konieczności zmiany zamieszkania, bez konieczności mieszkania w jakichś stacjonarnych przestrzeniach. Będzie mogła przyjść i skorzystać z różnych form rehabilitacji, aktywności sportowej, jakiejś takiej aktywności fizycznej. Czyli to wszystko, co jest tak naprawdę elementem codziennego życia, w zależności też od potrzeb lokalnych tak naprawdę, bo i indywidualnych przede wszystkim. Więc na pewno będą tutaj preferowane różne formy wsparcia. Również takie formy wsparcia, bo też bardzo jasno pokazują to ostatnie badania, że seniorzy też wymagają takiego wsparcia i pandemia to trochę spowodowała i ta samotność, gdzie mamy do czynienia z różnymi sytuacjami okołodepresyjnymi, depresyjnymi. Zresztą te wszystkie statystyki, które ostatnio są upubliczniane i pokazywane na podstawie badań, prognozują, że w ostatnim, najbliższych, powiedzmy, nie wiem, 10 latach ilość osób, która no, będzie musiała korzystać z tej formy wsparcia i pomocy, wzrośnie w Polsce o 50%. To dotyczy zarówno też ludzi młodych, ale też
w szczególności dotyczy to seniorów, więc na pewno też będziemy musieli starać się szukać takich form i budować takie formy środowiskowe, formy wsparcia, które również będą miały na celu zaopiekowanie zdrowia psychicznego seniorów. Tym bardziej, że no, jesteśmy chyba wszyscy starzejącym się społeczeństwem i jednak tych seniorów przybywa. No, z całą pewnością tych seniorów naprawdę to jest spora liczba, żeby już nie przywoływać jakichś konkretów ogólnopolskich. W samym Nowym Sączu kilka lat temu osób powyżej 65+ było około 14 tysięcy. To pokazuje jakby skalę w odniesieniu do wszystkich mieszkańców, a przecież te kolejne lata sprawiły, że na pewno dzisiaj, gdyby robić te badania i gdyby to policzyć, to ta grupa byłaby już znacznie liczniejsza. Przecież wiemy, że w ciągu tych najbliższych 10-20 lat to ta grupa seniorów w Polsce, w Małopolsce będzie stanowiła bardzo pokaźny odsetek mieszkańców. W związku z tym musimy o tym myśleć w kategoriach elementów naszego życia społecznego i też przygotowania, właśnie mając na myśli srebrną gospodarkę, myślimy tutaj daleko dalej o sposobach też korzystania z różnych usług na rzecz asystowania, na rzecz przystosowania mieszkań we właściwy sposób. Już się pojawiają różne programy, które to zajawkowo umożliwiają, jak choćby dofinansowanie do wind w blokach, no, mówimy o mieszkańcach i o więźniach, trzeciego, czwartego piętra, tam wszędzie, gdzie do tej pory nie dało się nic w tej sprawie zmienić. Więc na pewno tutaj oczekiwania i na pewno te możliwości, które się pojawią, będą wychodzić naprzeciwko tym potrzebom. Na pewno ważna jest tutaj współpraca poszczególnych samorządów lokalnych, ich reagowanie na potrzeby mieszkańców, seniorów i też no, takie też adekwatne sięganie po środki, szukanie różnych możliwości, bo one już się pojawiają, za chwilę będą się pojawiać i warto, żeby już dzisiaj planować taką współpracę i takie działania, które ten efekt przyniosą. Wielu też samorządowców myśli też o tworzeniu właśnie takich środowiskowych form wsparcia, typu właśnie takie świetlice dla seniorów. Takie formy, które może nie są aż bardzo zaawansowane w taki program, nie wiem, powiedzmy zdrowotny czy rehabilitacyjny, ale też takich miejsc, gdzie po prostu można przyjść, można sobie posiedzieć, wypić kawę, spotkać się, być na jakimś mini koncercie, a może zająć się jeszcze jakąś inną formą aktywności, ale taką, która no, buduje też poczucie wspólnoty. Pandemia je bardzo skutecznie zablokowała, stąd też większość osób z wielką tęsknotą na kontakt z innymi oczekuje tej zmiany formy. Ja miałam nie tak dawno okazję uczestniczyć w jednym takim spotkaniu online, gdzie właśnie seniorzy też byli zaproszeni i włączyli się do tego spotkania. Dla jednych to było czasem bardzo wzruszające, dla innych ekscytujące, bo też musieli się nauczyć form obsługi, to też jest jakieś kolejne nowe zadanie, ale wyzwanie. To też pokazuje, że seniorzy umieją zresztą się dla nas wszystkich tak naprawdę, tak, ale to też pokazuje, że no, to jest jakiś rodzaj nowej jakości, nowego wyzwania, przed którym też stoją seniorzy, więc być może też możliwość zaopatrzenia seniorów właśnie w takie formy. I chcę jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która na pewno jest naszym takim małopolskim, bardzo ważnym projektem, o projekcie Teleanioł, który no nie kończy się, bo udało nam się pozyskać jeszcze dodatkowe 20 milionów, więc jeszcze te działania zostają przedłużone, bo one są tak bardzo oczekiwane i też sporo seniorów z Sądecczyzny korzysta, chociaż projekt jest małopolski i dedykowany wszystkim seniorom, którzy do tego projektu zostali przyjęci w całym regionie, ale też to jest wyzwanie, które przed nami stoi na kolejne lata, bardzo ważne i które na pewno będziemy projektować, teleopieki. No właśnie tam, gdzie jest to możliwe, już za pomocą telemedycyny, wspieranie seniorów i reagowanie też na ich takie różne potrzeby zdrowotne wtedy, kiedy się pojawiają. Zresztą to też buduje ogromne poczucie bezpieczeństwa. To widzimy już z tych dotychczasowych badań, obserwacji, że tam, gdzie ta opaska jest i jest ta możliwość bezpośredniego kontaktu, konsultacji, dopytania o to, dlaczego się źle czuje, dlaczego to działa tak, a nie inaczej,
Mamy też świadomość tego, że to jest program, który bardzo wiele nas nauczył i również tych, którzy tym programem się opiekowali. No i myślę, że kolejna edycja będzie już edycją ulepszoną, będą wyciągnięte wnioski z tego, co było może jakimś słabszym elementem tego programu i wzmacnianiu też tej opieki sąsiedzkiej, tej środowiskowej, bo to też na pewno było bardzo ważne w tym elemencie, więc też myślimy w tych kategoriach o seniorach właśnie w kontekście telemedycyny i teleopieki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem była dzisiaj Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Dziękuję.